Dzień dobry. Mamy już nowe wykrojenie do robienia daszków nabijanych na drewno w rozwinięciu na 30 mm. To są popularne daszki do uli producentów Ratajczak, Sukowski lub innych takich podobnych. Robimy właśnie test. I to polega na tym, że mamy wycięty cały narożnik. Jedne otworki są większe, drugie mniejsze, tak żeby swobodnie wchodził nit. No i żeby po zagięciu uzyskać taką idealną równość. Te skrajne otworki to jest taka nowość. Chodzi o to, żeby ten daszek później nie trzeba było nawiercać na elemencie drewnianym i żeby było już wszystko zamocować. To jest ten ostatni otworek. Także test wypadł dobrze. Mamy w tej chwili już możliwości robienia daszków na 60 wysokich, 80, no i teraz na 30. To jest ten otworek montażowy, czyli 4 otworki po zagięciu, po zanitowaniu nakładamy na drewniany daszek i możemy za pomocą wtręta, ewentualnie za pomocą nita 3 mm przymocować. No i to byłoby.